No właśnie, jak to jest? Czy dobry vloger powinien prosić się o tematy do dyskusji? Czy dobry vloger to nie jest taki ktoś, który zawsze ma coś do powiedzenia i zawsze w jakimś danym momencie, czy to w nocy, czy w dzień, coś go olśni i powie: o, to jest dobry temat do filmiku i koniecznie chcę to ująć w filmiku. Czy nie jest tak? Trochę się zaglopowałam i zapomniałam, o czym mówiłam. Czy nie jest tak, że vloger po prostu dobry, wie, o czym chce mówić? Czy nie jest tak? Trochę się zaglopowałam i zapomniałam, o czym mówiłam. Wie, o czym chce mówić, włącza kamerę w konkretnym celu, czy włącza, włącza kamerę w konkretnym celu i wie, co chce przekazać światu? Czy nie patrzy się tak troszeczkę niepoważnie na kogoś, kto otwarcie mówi, że nie ma pomysłów i kompletnie nie wie, co chce przekazać światu? Jak to jest? I co wy sądzicie o takich ludziach, którzy się proszą o tematy? I czy są wyjątki, kiedy można się prosić o temat? Czy po prostu powinno się robić to, co się chce, jak się chce nagrać vloga o kocie? To się nagrywa vloga o kocie i tyle. I się nie zastanawia nad tym, co jest, jak jest i po co. Także napiszcie w komentarzach.